Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Policja w Radomiu w trakcie pościgu za akwarystą, który w swoim akwarium posiadał roślinę zakazaną prawem unijnym. Za swoją zbrodnię posiedzi 5 lat i zapłaci milion złotych. Stop hamom akwarystycznym. Dzwonimy do pakuratory! E... Jaki był ten numer na policję? Z tej podjaki zapomniałem! Rudy zapomniał, ale ja wam radzę pamiętać 997 w każdym mieście. Oprócz Radomia, tam trzeba wysłać list przez Pocztę Polską. Oczywiście po zakupie Rajstop, jak to na poczcie. A teraz przechodzimy płynnie do tematu filmu. Pozwolicie, że zacytuję dosłownie artykuł, który się ukazał, bo czemu miał się nie ukazać. Autorką jest Oliwia Stępień. Pistia rozetkowa, znana również jako sałata wodna, pistia stratiotes, to roślina, która znalazła się na liście inwazyjnych gatunków obcych, w skrócie IgO. Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 2 sierpnia 2024 roku, posiadanie jej będzie surowo karane. Pistia rozetkowa, choć na pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjna wizualnie i przede wszystkim niegroźna. Jest w rzeczywistości gatunkiem inwazyjnym, który może spowodować poważne szkody ekologiczne. Pistia rozetkowa tworzy pływające rozety liści, które przypominają główki sałaty. Roślina ta rozmnaża się szybko przez rozłogi i nasiona, co umożliwia jej szybkie rozprzestrzenianie się. Jest gatunkiem inwazyjnym, który może szybko kolonizować zbiorniki wodne, tworząc gęste maty na powierzchni wody, co prowadzi do zacienienia wody a w konsekwencji ogranicza dostęp światła dla innych roślin i organizmów wodnych. Gęste maty pisti rozetkowej mogą prowadzić też do zmniejszenia ilości tlenu w wodzie oraz do blokowania dróg wodnych, co utrudnia nawigację i może spowodować problemy z nawadnianiem i zarządzaniem wodą. Lista IGO utworzona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska obejmuje gatunki roślin i zwierząt, które stanowią zagrożenie dla ekosystemu. Ich występowanie w środowisku może prowadzić do szkód ekologicznych, a także ekonomicznych, np. w rolnictwie. Dane rządowe wskazują, że prawie 40% gatunków zwierząt w Polsce wymarło w wyniku wprowadzenia na teren kraju gatunków inwazyjnych i obcych. Z tego powodu pistia rozetkowa jest już zakazana w Stanach Zjednoczonych, a teraz również w Unii Europejskiej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 sierpnia bieżącego roku. Posiadacze pistii rozetkowej mają więc czas, aby pozbyć się tej rośliny z własnych ogrodów. Jak czytamy na stronie gov.pl jeśli ktoś jednak zechce ją zachować, musi zgłosić jej posiadanie do generalnego dyrektora ochrony środowiska, który może wydać odpowiednie zezwolenie. W przeciwnym razie posiadacz rośliny zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Pamiętajmy, że kto narusza przepisy dotyczące IGO, stwarzający tym samym zagrożenie dla Unii Europejskiej, popełnia przestępstwo lub wykroczenie. Łamanie przepisów dotyczących IGO, m.in. sprzedaż, transport, przetrzymywanie bez właściwego zezwolenia, grozi karą aresztu, a nawet pozbawienia wolności do 5 lat, a także karą pieniężną sięgającą do 1 miliona złotych, informuje serwis rządowy gov.pl. To tyle było cytowania. Podsumowując, masz pistę, że ją tramwajem albo autobusem? Przetrzymujesz ją w zbiorniku zwanym akwarium albo w wiadrze, i nie masz na to zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, no to jesteś w czarnej dupie. Nie wiem, czy obowiązuje tu poprawność polityczna i powinienem powiedzieć w afroamerykańskiej. Nie mam dla tego pojęcia. W każdym razie pistia stała się rośliną tak niebezpieczną, że można za nią dostać 5 lat. Tyle co za przyłożenie komuś ze skutkiem śmiertelnym. I właśnie wyobraziłem sobie te rozmowy pod celą. Za co garujesz? Zaciekałem nożem teściową. A ty za co? Zastrzeliłem sąsiada, bo słuchał Radia Maria. A ty w okularkach za co siedzisz? Nie, mia, 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 miałem pipi, 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 pistię w słoiku. Tie. Nasuwa się pytanie, czy pistia jest rzeczywiście tak niebezpieczna w naszym kraju, żeby aż tak restrykcyjnie z nią postępować. Oczywiście słyszę już głosy, że przecież nikt nie będzie ścigał akwarysty, który ma w zbiorniku dwie pistie na krzyż. Ale wiecie, Rudy zadzwoni, podpierdzieli na prokuraturę i policja nie będzie miała wyjścia. Przyjadą w czarnych kominiarkach, wyciągną akwarystę w gaciach o 6 rano z wirka i zabiorą. Oczywiście pistia jest rośliną niebezpieczną dla środowiska. Rozmnaża się za szybko. I tworzy dywany roślin, utrudnia żeglugę, zasłania światło innym roślinom w wodzie i ogranicza dopływ tlenu do wody. To już wiadomo od czasów wielkiego wybuchu, który nadmienie obserwowałem z balkonu razem z Marelą Rodowicz. Ale czy w Polsce pistia jest w stanie przeżyć w stanie dzikim? Optymalna temperatura dla Pistii to 22 stopnie Celsjusza. Jest w stanie przeżyć temperatury w okolicach zera, ale przy temperaturze poniżej zera pistia zamiera. Przy minus 10 stopniach Celsjusza pada jak. Yy, nie wiem, nie znalazłem porównania. No po prostu nie jest w stanie przeżyć takich temperatur. Biorąc pod uwagę ocieplenie się klimatu, co odczuwam osobiście, to temperatury zimowe wzrosły. Ale minus 10 stopni to nie jest jakaś temperatura, która jest w Polsce czymś niesłychanym i niespotykanym. Oczywiście pistia sama się nie dostała do naszych wód. Ktoś ją tam wrzucił i zaczęła rosnąć. Nie mam danych, aby potwierdzić albo zaprzeczyć, że pistia stwarza u nas takie zagrożenie jak w trochę cieplejszych krajach. Nie widziałem nigdzie w prasie ani w telewizji, że jakiś statek, okręt czy nawet rower wodny utknął, bo mu się w śruby wkręciła pistia. Może nieuważnie sprawdzam media. Napiszcie w komentarzach, co o tej sprawie myślicie, bo interesuje mnie bardzo wasze zdanie. W każdym razie, od 2 sierpnia 2024 roku pistia jest zła. A uprawiający ją to przestępcy. I tu już kuźwa nie ma nic śmiesznego. Jakby ktoś się pytał, to ja już nie mam pisty. Serio. Zdechły jak się dowiedziały o nowym prawie. Dobranoc.